zadanie przysięga, czyli do czego właściwie potrzebne jest mi obywatelstwo, z książki pod tytułem Z Polski do Ameryki. Czy jesteś komunistą? Z pamiętników. 1 czerwiec 2000, czwartek, 10:52 w nocy, czyli egzamin. Wczoraj zdałem ten egzamin na obywatelstwo. Uczyłem się z tej książki, którą dała mi Magda. Przeczytałem ją całą i na końcu było 100 pytań. Krzysiek przepytał mnie kilka razy. Pojechałem na 12 w południe do Cherry Hill, jakieś 40 minut drogą, 295 na południe od Trenton. Niewielki budynek, ale sala pełna emigrantów. Nie było ani jednego Polaka, sami Portoricy i Meksyki. Ludzie czekali z całymi rodzinami. To dla nich przecież jest wielkie święto. Było 3 egzaminujących facetów i 1 kobieta. Ten stary egzaminator na wózku inwalidzkim wywalił przede mną jakiegoś Chińczyka. Podobno nic kompletnie nie rozumiał po angielsku. Po jakiejś godzinie czekania zawołał mnie ten groźny egzaminator po 40. Poszedłem za nim do jego pokoju. Już zacząłem rozsiadać się wygodnie w fotelu, a on twardo powiedział: wstań! Cofnąłem się od stolika zdezorientowany. Egzaminator surowo kontynuował. Zdejm okulary słoneczne, podnieś prawą rękę do góry i powtarzaj za mną. Tutaj wyrecytował z pamięci jakąś formułkę. Ja wybełkotałem, że zgadzam się na wszystko. Usiedliśmy wreszcie. Egzaminator służbista zaczął sprawdzać poprawność mojej ankiety, którą wypełniłem na kolanie jeszcze z rok temu. Rozglądałem się po pokoju. Na ścianach wisiały zdjęcia i dyplomy z jakiejś akademii policyjnej. Ten facet był kiedyś chyba gliniarzem. Popatrzyłem na prawo. Wprost na mojej wysokości głowy była przyczepiona do ściany wielka tektura ze współśrodkowymi kołami, która miała w sobie pełno dziur. Co to jest? Pomyślałem. I nagle zrozumiałem, że była to prawdziwa tarcza ze strzelnicy z dziurami od prawdziwych kul pistoletowych. Popatrzyłem na służbistę. Miał na szelkach zawieszony pistolet w skórzanym pokrowcu, który częściowo chował się pod jego pachą. Poczułem się jak podczas przesłuchania na ubecji. Służbista zapytał mnie o kilka rzeczy tym swoim chamskim, surowym głosem. Why do you want to be an American? Do you agree with everything in the Constitution? Are you a communist? Legalizacja pobytu, czyli to jest specjalnie tak zrobione. Legalizacją pobytu nielegalnych emigrantów zajmuje się cała maszyna emigracyjna. Cały przemysł. Najpierw jakiś agent wypełnia niezliczone formy potrzebne do stałego pobytu. Ktoś inny doucza emigranta języka angielskiego. Potem adwokat kompletuje i wysyła podanie do biura emigracyjnego. Biedny emigrant nie ma pieniędzy na jedzenie, ale musi po kolei zapłacić każdemu krwiopijcy na każdym etapie za zalegalizowanie pobytu. Poza tym ten emigrant oficjalnie nie może pracować, więc skąd on powinien brać pieniądze na te wszystkie opłaty? Adwokat specjalnie przedłuża sprawę, żeby mógł więcej zarobić i wycisnąć dolary z nowo przybyłego emigranta. Sprawa w emigracji przedłuża się w nieskończoność. Ciągle nie ma koniecznych dokumentów, odcisków palców, zdjęć, potwierdzenia adresu itd. Ciągle trzeba płacić za kolejną usługę. Ciągle nie można wyrobić sobie legalnego prawa jazdy. Oczywiście nie można się nigdy dodzwonić do biura emigracyjnego. Biurokracja zabije zdrowy rozsądek. Pracują tam zresztą tylko debile i idioci, znieczuleni na tragedię życia emigrantów. Biedny emigrant musi wydać $1000 na zalegalizowanie swojego pobytu w Ameryce, zanim osiągnie swoje marzenie i zostanie obywatelem. I po co? Amerykanie są najlepsi, czyli zakochani w sobie bez wzajemności. Myślę, że Amerykanie są takimi samymi jebanymi nacjonalistami jak Rosjanie czy Niemcy. Oni też uważają się za coś lepszego, a może nawet za coś najlepszego. Co amerykańskie, to musi być najlepsze i największe. Amerykanie są zakochani sami w sobie bez wzajemności. Prawda jest natomiast okrutna. Czyści Amerykanie, to znaczy ci, którzy się tu urodzili, w większości są zwykłymi kretynami. Są ludźmi leniwymi, bez wykształcenia. Wygodne życie wypatrzyło ich charakter.
Szybkie restauracje wykrzywiły ich sylwetki. W rzeczywistości to głównie ludzie, którzy napływają z innych krajów, emigranci, mają coś nowego do zaoferowania. Tylko oni mają w sobie tą siłę walki, siłę do pracy. Oni dążą do czegoś. Też dlatego, że zwykle pochodzą z jakiegoś biednego kraju i doceniają Amerykę. Rodowici Amerykanie nie przeżyliby w Polsce pewnie nawet tygodnia. Amerykanie śmieją się z emigrantów mówiących połamanym angielskim, broken English, ale sami nigdy nie zdołaliby nauczyć się mówić drugim językiem. Służbista dał mi czystą kartkę papieru i podyktował 3 proste zdania po angielsku. Nie miałem problemu, żeby je napisać. Popatrzył i dał mi następną kartkę z 10 pytaniami. Pytania były o pierwsze 10 poprawek do konstytucji. O podział rządu amerykańskiego na gałęzie prawodawcza, kongres, wykonawcza, prezydent i gabinet, sądowa, sąd najwyższy. Potem zapytał jeszcze o kilka dat, takich jak ogłoszenie manifestu niepodległości od Anglii, o kilka prezydentów i o to, co zrobili, o wojny, które prowadziły Stany Zjednoczone. Odpowiedział na te pytania na piśmie. Patrzył ze swojej strony biurka, jak pisze. Znowu sprawdził i podsunął mi do podpisania 2 moje zdjęcia. Potem jeszcze podpisałem się w 10 albo nawet 20 miejscach. Na koniec uśmiechnął się i powiedział, że zarekomenduje mnie do otrzymania obywatelstwa amerykańskiego. Mogę przyjechać w piątek na przysięgę. Tym razem ja nie uśmiechnąłem się i wyszedłem. Cały ten egzamin to chyba jest tylko formalność. Myślę, że może go zdać każdy, kto ma jakieś blade pojęcie o historii Stanów Zjednoczonych, w formie rządu i zna trochę język angielski. Jutro jadę na przysięgę na 9:30 rano. Teraz dochodzi północ. Wszyscy będą z rodzinami. To dla nich jest wielkie święto. Tylko ja będę znowu sam. Wolność słowa. Z pamiętników. 2 czerwca 2000, piątek, 11:37 w nocy, czyli audycje radiowe. Wyjechałem rano o 8:00. Nie chciałem się spóźnić na taką ważną uroczystość. Jechałem zgodnie z przepisami, powolutku, po prawym pasie, tą szybką, 3-pasmową autostradą. Pojechałem nowym venem, bo stary był załadowany garbyczem i rynnami. Po drodze próbowałem znaleźć jakąś ciekawą stację w radiu, ale nic nie było. Howard Stern też tam nie odbiera. Jadąc, myślałem o tym, czym dla mnie jest ta amerykańska wolność. Co właściwie zyskuję, będąc obywatelem? Może właśnie to, że mogę słuchać rozmaitych audycji w radiu. Słucham na przykład konserwatysty Rush Limbaugh, który pluje na prezydenta Billa Clintona i odkrywa wszystkie jego nieczyste rozgrywki polityczne. Rush krytykuje również poglądy liberalne demokratów. Mówi, że demokraci są jak komuniści, a tamci wymarli już śmiercią naturalną. Drugi rozmówca radiowy, którego słucham, to Howard Stern. Howard sprowadza do studia dziewczyny i rozbiera je. Cała rozmowa jest bardzo seksualna. Kiedyś, na samym początku, kiedy Howard zaczynał swoją karierę w radiu, zadzwoniła do niego dziewczyna przez telefon. I to było wszystko słychać w radiu. Kazał jej usiąść na kolumnie głośnikowej, okrakiem, nastawić wzmacniacz na basy, żeby były jak największe drgania, i gwizdał do mikrofonu. Siedząca na kolumnie dziewczyna piszczała i przeżywała orgazm na żywo w radiu. Oczywiście oficjalna, pruderyjna opinia publiczna była wielce zgorszona, ale audycja zdobyła największą popularność. Teraz jest tak samo. Wszyscy plują na Howarda, ale każdy słucha, co się u niego dzieje. Howard pierdzi, beka i sprowadza gwiazdy filmów porno i tym wygrywa sobie publikę. To jest dla mnie amerykańska wolność słowa. To, że każdy może powiedzieć, co chce, a nikt przecież nie musi tego słuchać. Można zwyczajnie zgasić radio. Poza tym w Ameryce jest chyba dużo większa wolność seksualna. Nikt nie patrzy na twoją orientację. Tego chyba nie można powiedzieć o Polsce. Na szczęście nie mam żadnych nałogów. Nie nauczyłem się nigdy pić wódki i dlatego jestem prześladowany przez moich znajomych w Trentonowicach. Nigdy też nawet nie próbowałem palić papierosów, za co muszę podziękować mojej mamie, bo wszystko zawsze tak śmierdziało w jej domu,
że dostałem do tego obrzydzenia. W życiu nie próbowałem żadnych narkotyków, natomiast chyba lubię piękne kobiety. To jest mój poważny problem. Czyli nie byłem i prawdopodobnie nigdy nie będę homoseksualistą. Natomiast, i tu ryzykując utratę szacunku swoich czytelników, muszę się przyznać, że gdybym wierzył w reinkarnację i do tego jeszcze mógł wybrać w kolejnym wcieleniu, wróciłbym jako piękna blondynka, lesbijka z opływowymi kształtami w najważniejszych miejscach. Nosiłabym wtedy krótkie spódniczki i duże dekolty, ukazując swoje okrągłe, kołyszące się piersi. I to właśnie jest jedna rzecz, której nigdy nie będę mógł doświadczyć w życiu. Nigdy nie będę mógł doświadczyć na własnej osobie, jak to musi być pięknie być lesbijką. Poza tym, znając moje szczęście, w przyszłym wcieleniu prawdopodobnie powrócę jako ta sama osoba. Pierwsza poprawka do konstytucji, czyli wolność religii, prasy, słowa, petycji i zgromadzeń. Konstytucja USA, pierwsza poprawka, gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do wyznawania religii, prawo do wolności słowa, do wolności prasy i do pokojowego protestowania. Być może ludzie już urodzeni w Ameryce nie doceniają tej swojej wolności słowa, bo mają ją na co dzień. Jest to dla nich oczywiste. Urodzili się z tym i nie wiedzą, jak to jest w innych krajach, gdzie nie można powiedzieć na głos, co się myśli. W mojej Polsce, z której wyjechałem, nie było to takie oczywiste. Jedyna partia polityczna, PZPR, rządziła wszystkim. Nie można się było na głos sprzeciwiać socjalizmowi i dyktaturze proletariatu. Nie było żadnej demokracji, nie było żadnej wolnej prasy, tylko pierdolona propaganda we wszystkich mediach. Mój tato wydawał podziemne pismo walczące o wolną Polskę, za którą siedział w więzieniu i prawdopodobnie było to głównym powodem jego przedwczesnej śmierci w wieku 53 lat. Być może można coś docenić dopiero, jak to się straci, albo jak się tego nie ma i trzeba o to walczyć. Amerykanie nigdy tego nie zrozumieją. Wolność od religii, czyli socjalistyczny katolicyzm. Pamiętam, jak w Polsce pokazywało się palcami ludzi, którzy nie przyjęli księdza po kolędzie i jak szeptając, ten niedowiarek z czwartego piętra to na pewno pójdzie do piekła. Osiedlowe plotkary stojące godzinami na ulicach pod blokiem naznaczały niewinnych ludzi czarnym piętnem. Tak, sam byłem po tej drugiej, nietolerancyjnej stronie. W Polsce panującą religią był narodowy katolicyzm. 99% populacji wierzyła w Pana Boga i chodziła do kościoła w niedzielę. To, że zaraz po kościele ludzie rozchodzili się do domów i kontynuowali picie wódki, bicie swoich żon, nagminne złodziejstwo, plotkarstwo, donoszenie na sąsiada albo pracę na milicji czy ubecji, to nic nie szkodziło. Msza święta rozgrzeszała ich ze wszystkich grzechów. Najważniejsze, że ludzie mnie zobaczą w kościele. Wtedy będą myśleli, że jestem święty. To nieważne, jaki naprawdę jestem. Liczą się tylko pozory. Chodzę do kościoła, bo co by ludzie powiedzieli? A zapisałem się do partii, bo może dostanę talon na malucha. Taka wstrętna, podła dwulicowość ludzka wykształciła się w czasie panującego w ludowej Polsce socjalizmu. Myślę jednak, że sami jesteśmy sobie winni jako naród. Jedna połowa uprzywilejowanych kapusiów i partyjniaków sprzedawała i uciskała drugą połowę uczciwych ludzi. Być może tamte czasy PRL-u powinny być określane jako socjalistyczny katolicyzm. Wolność religijna to nie tylko prawo do wyznawania dowolnej religii katolickiej, buddyjskiej, muzułmańskiej, prawosławnej itd., ale jest to również wolność od religii, to znaczy, że mogę być ateistą, czyli nie wierzyć w nic, albo wierzyć, że nie ma nic. Można też wierzyć w Boga, ale nie chodzić do kościoła i nie słuchać idiotycznych kazań księdza, który nie ma pojęcia o prawdziwym życiu. Dlaczego zresztą miałby mieć o tym jakieś pojęcie? Przecież nigdy nie miał żony, dzieci i problemów związanych z brakiem kasy. Księża chyba nawet do tej pory zwolnieni są od płacenia podatków. To co właściwie ten facet w czarnej sukience
ma wspólnego z prawdziwym życiem, o którym chce mnie pouczać. Pierwszy raz z Amerykanką, czyli nie tylko ja tu jestem sam. Dojechałem na miejsce. Na parkingu nie było ani jednego wolnego miejsca. To samo dwie ulice dalej. Niech ich szlak trafi. Każdy z tych biednych emigrantów musiał zapłacić kupę pieniędzy dla urzędu emigracyjnego, zanim dostał ten cholerny stały pobyt. To nie mogliby chociaż zrobić jakiegoś normalnego parkingu? Pierdolona La Migra robi na tych biednych ludziach wielkie pieniądze. To jest czysty interes. Za dyplom z papieru ze zdjęciem trzeba zapłacić $250. Złodzieje i bandyci. Przed budynkiem zebrało się już pełno ludzi. Wszyscy ładnie ubrani, z rodzinami, żonami, mężami, kochankami, dziećmi i tak dalej. Ustawili nas w kolejkę do przysięgi. Jedna grupa przysięgała w budynku, a nam powiedzieli, że będziemy przysięgać na polu, bo jest za dużo ludzi i za gorąco w środku. Rzeczywiście, słońce grzało niemiłosiernie. Jakieś młode drzewka nie dawały prawie w ogóle cienia. Policjant ustawił nas po kolei na trawniku przed budynkiem. Było nas może z 50 osób. Wołał każdego po nazwisku i rozdzielał go od członków rodziny. Tylko ci, którzy mieli przysięgać, wchodzili na trawnik i ustawiali się w trzech szeregach. Stojąc w pełnym słońcu, patrzyłem po twarzach ludzi, bo to jednak jakoś od razu widać Polaka w tłumie. Przedtem dziwiłem się innym, którzy zaraz poznają się w tłumie. Teraz już sam umiem rozpoznawać swego po słowiańskiej gębie. Rozpoznałem kilku ludzi ze starego kraju. Jakiś facet z żoną, drugi dziadek z dziećmi, spracowana i wychudzona Polka wysiadała z jakiegoś starego dżonka. Po pewnej chwili zauważyłem kątem oka, że przygląda mi się jakaś młoda dziewczyna. Stała sama, kilka osób dalej ode mnie. Ubrana była w zwiewną sukienkę nad kolana. Wysokie buty podkreślały jej zgrabne nogi. Ciemne włosy rozwiane na lekkim wietrze przypominały mi o Catherine. Nasze spojrzenia spotkały się na moment. Dziewczyna zmieszała się i schyliła głowę w dół, jakby zawstydzona. Ha! To jednak nie jestem tutaj sam, tylko ja, pomyślałem. A może jednak ktoś na nią czeka. Pewnie jej chłopak siedzi w samochodzie. Pytałem Basię, czy nie chciałaby ze mną pojechać, ale ona powiedziała, że ma domki z rana i nie może opuścić pracy. To zrozumiałe, przecież szmal jest najważniejszy. Zresztą sam nie wiem, czy to jest rzeczywiście jakieś ważne wydarzenie dla mnie, czy tylko zwykła formalność. Anka, moja ex, zabrała dzieci ze szkoły i wzięła je na swoją przysięgę. Tommy też z nią pojechał. Potem poszli na obiad do restauracji. Dzieci zerwały szkołę i potem żaliły mi się, że cała uroczystość była bardzo nudna. Więc ja nawet nie mówiłem im, że mam tą przysięgę dzisiaj. Krzysiek by pewnie pojechał ze mną, ale nie byłoby to nic ciekawego. Sądząc po ludziach natomiast i ich rodzinach, to jest to jednak bardzo ważny moment w ich życiu. Ala Sikorski. Policjant wywołał dziewczynę po imieniu. Dziewczyna podeszła, podała mu swoją zieloną kartę, którą jej odebrali, i podpisała się na dyplomie. Potem podeszła do mnie z powrotem na trawnik. Cześć, co słychać? Zapytałem, uśmiechając się lekko do Ali. Gorąco, odpowiedziała, ściskając w ręku dyplom. To jesteś już obywatelką, zauważyłem. Tak, właśnie od 2 minut, zaśmiała się Ala. Ale teraz już na zawsze, powiedziałem. A gdzie twoi znajomi? Jesteś sam? Zapytała Ala. Tak, wybąkałem i wstrząsnąłem ramionami. Ala, dziewczyna podała mi rękę. Miło cię poznać, Ala. Ja jestem Tomek. Potrząsnąłem ręką dziewczyny, patrząc jej prosto w oczy. No to skąd jesteś, Tomek? Zapytała. Z Krakowa, to znaczy z Trenton. A ty? Odpowiedziałem pytaniem na pytanie. Z Tarnowa, to znaczy z Camden. Szeptała i popatrzyła na mnie swoimi wielkimi oczami. A kto czeka na ciebie, Ala? Takie wielkie święto. Pewnie masz jakieś plany? Zapytałem. Nie, nikt na mnie nie czeka. Zawahała się dziewczyna. Chcesz iść coś zjeść ze mną? Zapytała. No pewnie. Jeszcze nigdy nie byłem z Amerykanką. Odpowiedziałem i przyciągnąłem ją do siebie za rękę. Ala nie broniła się. Był już późny wieczór.
kiedy wyjeżdżałem z Cherry Hill. Wracałem środkiem drogi, centralnym pasem. Jechałem z prędkością 75 mil na godzinę. A co, przecież jestem już Amerykanin. Puściłem sobie air condition na całego i nastawiłem głośną muzykę z CD. Od razu poczułem się lepiej. Van mknął miękko po szerokiej autostradzie. Lola, czyli kolacja we dwoje. Dojeżdżając do Trenton, przed ulicą Mulberry Street, już prawie przed swoim domem, zobaczyłem ładną, białą dziewczynę w krótkiej spódniczce z rozwianymi włosami stojącą na rogu, na którym zawsze w nocy stoją czarne kurwy. Przypomniałem sobie, jak lodziarz mi mówił, że tu też są białe dziewczyny, niezłe i tanie. Zjechałem szybko na prawą stronę do chodnika i zatrzymałem samochód. Dziewczyna podbiegła i w jednej chwili otworzyła drzwi i zajrzała do środka. Zobaczyłem, że jest bardzo młodziutka. Może miała 18 lat. Nie mogłem przepuścić takiej okazji. To było przecież wielkie święto i musiałem jakoś to uczcić. Hi man, powiedziała niepewnym głosem. Hi, how are you? Get in, odpowiedziałem. Dziewczyna wskoczyła do Vena i usiadła na siedzeniu pasażera. Spódniczka się jej podwinęła do góry i było widać jej zgrabne, długie, białe nogi. Siedziała cicho i czekała, co się dalej stanie. I want to get something to eat. Can you go with me to Route 1 Diner? Zapytałem. Sure, man. Anything you say. We have the whole night. Odpowiedziała, uśmiechając się lekko. What's your name, girl? Zapytałem, patrząc na drogę. Lola. Odpowiedziała, rumieniąc się, młoda dziewczyna. Przypomniałem sobie film Woody Allena, Deconstructing Harry, o tym, jak Harry dostał nagrodę i nikt nie chciał z nim pojechać na jej wręczenie. Wszyscy go nienawidzili, a Harry wziął prostytutkę i pojechał z nią na uniwersytet. To tak właśnie jest ze mną. Jak ludzie coś ode mnie chcą, to są dobrzy. Ale jak ja czegoś chcę, to nikt nie ma dla mnie czasu. Ja tylko tak żartuję, bo ta przysięga to rzeczywiście nie jest chyba nic nadzwyczajnego. Po zastanowieniu myślę, że wybrałem ten kraj nie tylko ponieważ mogę słuchać radia z audycjami Howarda Sterna, czy Rusha Limbaugh, czy nawet Mike'a Savage'a. Wybrałem ten kraj, ponieważ on przyjmuje najlepszych ludzi z całego świata. Chińczycy robią najlepsze chińskie jedzenie. Włosi robią najlepszą pizzę. Polacy w takim razie chyba najlepiej pracują na budowie. Ci wszyscy ludzie z różnych zakątków świata, o różnych kolorach skóry i wyznaniach religijnych żyją razem w jednym kraju, tolerując się i szanując wzajemnie. Każdy w tym kraju skądś przyjechał, albo on, albo jego przodkowie. Może poza oryginalnymi Indianami, tubylcami, którzy w tej chwili mieszkają w rezerwatach. Połowa ludzi mówi z akcentem i nikomu to nie przeszkadza. Poza tym tutaj jest Wawa, sieć sklepów otwartych 24 godziny na dobę, do których o każdej porze dnia i nocy mogę pojechać po kanapkę z szynką i żółtym serem, fioletowe winogrona, lody waniliowe z czereśniami w kubeczku i kawę z French Vanilla. 9-11, czyli kim jestem? W przeszłości wiele razy stałem na szczycie jednej z tych wież, na tarasie widokowym, powyżej 110 piętra. Byłem tam najpierw z Zikiem, potem z Jolą, z Arkiem i Moniką, potem wielokrotnie z moimi dziećmi. Po otwartej platformie tarasu widokowego, pod gołym niebem, można było chodzić naokoło i patrzeć na wszystkie strony świata. Piękny widok roztaczał się na cały Manhattan i Zatokę. To było dla mnie najpiękniejsze miejsce w Ameryce, z którego czuło się potęgę tego kraju. Wtedy jeszcze tego nie rozumiałem. Nie doszło to do mnie. Nie było w tym nic nadzwyczajnego. I dopiero jak we wrześniu 2001, po zamachu terrorystycznym, jak na moich oczach zwaliły się wieże Twin Towers, stojąc w Jersey City, ciągle jeszcze w New Jersey, po drugiej stronie rzeki Hudson River, naprzeciwko Dolnego Manhattanu, bo wtedy już nie wpuszczali do Nowego Jorku, patrzyłem na dym i pył unoszący się do stratosfery. Uświadomiłem sobie to pierwszy raz. Stojąc tam wtedy w Jersey City,
i patrząc na te zgliszcza z daleka, poczułem pierwszy raz, że jestem obywatelem amerykańskim. Przez następny rok, a teraz co roku, w każdą rocznicę, w miejscach, gdzie kiedyś stały wieże, świecą kilka mil do nieba potężne reflektory. I wtedy panorama Manhattanu wygląda znowu tak, jak pamiętają ją starzy mieszkańcy miasta, bo młodzi znają ją już tylko ze starych fotografii.